Bukiet ślubny to temat często traktowany po macoszemu, a przecież kwiaty dla kobiety są niczym biżuteria. Czas na przegląd trendów i rozmowę z florystką o tym, jak odpowiednio dobrać bukiet. Aniu, dzisiaj porozmawiamy o bukietach dla panny młodej, które są absolutnie w trendach. Nie będzie tutaj kuleczek, nie będzie takich klasycznych kompozycji. Zgadza się. Tylko to są propozycje dla panny młodej, która chce być na czasie. Zdecydowanie na czasie i zdecydowanie jakby z trendami, zwłaszcza takiej anglosaskiej stylistyki i florystyki, czyli raczej nieregularność, no i jak widzisz, wielogatunkowość. Zaczniemy może od lewej strony, pokażę Ci ten pierwszy bukiet. Jest to, powiedzmy, że nieregularny Biedermeier. Jest to kuleczka, ale nie kuleczka. Aha. Jak widzisz, mniej więcej ten kształt taki kuleczkowaty jest zachowany, aczkolwiek mamy tu dużo wystających elementów. Jest dosyć pastelowy, jest dużo kremu, dużo bieli. Myślę, że tego typu bukiet byłby idealny dla panny młodej, niezbyt wysokiej, o dosyć drobnej budowie ciała. To, co jest fajne w tym bukiecie, to to, że on jest zrobiony z bardzo wielu gatunków kwiatków i niektóre z nich są jakieś takie absolutnie wyjątkowe, że widzi się je po raz pierwszy. Ja słyszałam o tym, że teraz jest taki trend, żeby do takiego nawet klasycznego bukietu dokładać taki kwiatek, który by przykuwał uwagę i który by budził zainteresowanie. Tak, jak najbardziej. Tutaj, jak widzisz, mamy na przykład Mikołajka, który wielu osobom po prostu kojarzy się z ostem. Mamy między innymi... A jest ostry? Możesz, nie jest ostry, więc na pewno nikogo nie skaleczy. Czyli to nie jest ostry. Tak, mamy na przykład koper, taki zwykły koper, który babcia pewnie używała do kieszenia ogórków. Aha. Także tak, zgadzam się, że warto jest w bukiecie ślubnym dać sobie trochę takiej dozy fantazji, zaufać floryście, bo dobry florysta znajdzie nam bardzo interesujące rośliny, które spowodują, że ten bukiet po prostu będzie wyglądał trochę ciekawiej niż z jednego gatunku. A to takie mięciutkie i puchate? To jest starzec, taka specjalna odmiana. Starzec, ale tak. Ma brzydką nazwę. Ale jest za to piękny. I to go ratuje. No dobra, przekonaj mnie, że inne są inne. Dobrze. Może pójdziemy w stronę Małej Kalifornii. Tutaj mamy taką małą Kalifornię. Jest to bukiet zrobiony bardzo luźno z zielenią. Bardzo często zwracamy u nas we florystycznym świecie na takie wszystkie dyndadełka uwagę. Dosłownie tak to nazywamy. Dynda co? Dyndadełka. Jak widzisz, też używamy kwiatów i nie bójmy się tego w różnej fazie rozkwitu, ponieważ tutaj mamy w pełnym rozkwicie, tutaj mamy pączek, tutaj na przykład mamy kwiaty, które są bardziej rozwinięte i mniej. Właśnie po to, żeby mieć taki naturalny look, tak jak to jest w naturze. W naturze też zawsze część jest rozkwitnięta, część nie. Czy taki bukiet nadaje się do bardziej wesela w stylu boho, czy to może być też użyty na eleganckie wesele? Nie tylko boho, może być również użyty na eleganckie wesele. W Stanach Zjednoczonych, w Anglii bardzo często stosuje się właśnie taką formę bukietu do bardzo eleganckich przyjęć weselnych. Jako element też przełamania troszeczkę? Dokładnie tak. Wtedy bardzo często też dobiera się różnego rodzaju wstążki, które też nadają odpowiednio nawiązują do reszty kolorystyki. Z czego mogą być wykonane wstążki? Tak naprawdę z jakichkolwiek materiałów sobie życzymy. Mogą być to bawełniane wstążki, mogą być koronkowe, niesamowicie pięknie wyglądają jedwabne, z wiskozy, one wtedy się bardziej leją i pracują jakby z wiatrem i z ruchem. Możliwości jest mnóstwo, naprawdę bardzo dużo. My tutaj mamy bardzo różne wstążki od polskiego producenta Plastiflora. I na ich przykładzie można zobaczyć, że są wykonane z różnych tkanin, tak w bardzo różnych kolorach i ta wstążka też nadaje stylu, prawda? Jak najbardziej. Jeżeli użyjemy wstążki, która jest bardziej właśnie koronkowa, ona będzie wtedy bardziej w stylu boho, jeżeli jedwabnej, ona będzie bardziej elegancka. Ta wstążka jest takim końcowym, ostatnim dotykiem, że tak powiem, na bukiecie. Bukiet pod tytułem Kalifornia to doskonały bukiet dla panny młodej o jakiej figurze? Tak naprawdę o każdej, ponieważ Kalifornia może być zarówno mała, tak jak właśnie widzieliśmy tutaj, trochę mniejsza, jak i również może być większa.
I wtedy nadaje się do jakby wyższych panien młodych, o troszeczkę większych, o większej jakby budowie ciała i też świetnie się sprawdzi, więc jest to kwestia dobrania rozmiaru. Mhm. Ten bukiet jest dużo bardziej rozłożysty. Tak. Też fajny, bo kolorowy, ale to, co najbardziej zwraca moją uwagę, to to, że pojawia się wśród tych dosyć jasnych kwiatów jeden taki mocniejszy, kolorystyczny akcent, nawet powiedziałabym dwa, bo tutaj też fuksja jest taka wystająca. To takie borda, takie fuksje, to jest teraz absolutny hit, prawda? Tak, jest to rzeczywiście w trendzie i co więcej mogę powiedzieć, nie bójmy się takich kontrastowych zestawień, tak? Nie bójmy się łączyć kremu czy jasnego, pudrowego różu z mocniejszym bordo, czy właśnie z fuksją, czy nawet ten pomarańcz tutaj. Proszę zwrócić uwagę, że jak mamy ten pomarańczowy kolor, on się gdzieś tam przewija potem w dali, w innych kwiatach, czy gdzieś w środku w tej róży. Można potem do tego jednego koloru dobrać na przykład właśnie wstążkę albo jakiś element w stroju panny młodej, na przykład buty. W tym bukiecie był koper, a w tym mam wrażenie, że widzę owocki. Tak, są to jeżyny, bardzo dobrze widzisz. Tak, nie bójmy się również takich elementów, nie bójmy się traw, nie bójmy się owoców, nie bójmy się właśnie koprów, dzikich gałęzi. To wszystko powoduje, że nasz bukiet będzie przykuwał bardziej też uwagę. Ale to jest chyba też tak we florystyce, że we wszystkim trzeba zachować umiar. I tyle co nowych roślin i nowych trendów, tyle samo miłości do klasyki. Tak jest, czyli róża, nasza królowa wszystkich kwiatów. My właśnie tutaj dzisiaj mamy róże z JMP Flowers i da się zrobić bukiet bez róż? Oczywiście, że się da, ale jak same powiedziałyśmy, jest to jednak królowa kwiatów, więc trudno pominąć królowę w bukiecie ślubnym. Jak tutaj mamy pokazane, róże są bardzo różnorodne. Mamy róże gałązkowe, to jest akurat bombastik, tak się nazywa. One są w różnych też odcieniach. Mamy róże, które mają przepięknie rozwijające się pąki, które wyglądają w ten sposób. Jest mnóstwo róż angielskich, które też widać właśnie w tych bukietach. Jest tego bardzo dużo i warto szukać takich oryginalnych, w różnych kolorach, róż też ogrodowych. Bardzo często się zdarza, że panie młode na przykład przychodzą z różami z ogrodu babci. O, to romantyczne. Bardzo. Przejdźmy jeszcze do tego ostatniego bukietu. Tak. To jest bukiet, który zrobiłam, on jest bardzo tak naprawdę duży, może się wydawać duży. Robiłam ten bukiet z myślą o pannie młodej, która ma swój ślub w jakimś siedlisku na Mazurach, który jest bardzo sielski i chciałam, żeby wyglądał mniej więcej tak, jakby ona sama prawie, że wyszła na pole i sobie po prostu zerwała te kwiaty, dlatego one są bardzo różnorodne, bardzo luźne, trochę w formie takiego snopka wielogatunkowego. Również tutaj jest koperek, gałązka dzika, także dajmy się ponieść naturze po prostu, niekoniecznie tylko i wyłącznie takim sztampowym kwiatom z kwiaciarni. Taki bukiet najlepiej wyglądałby przy jakiej figurze? Tak naprawdę pewnie przy troszeczkę wyższej pannie młodej, gdyż on jest dosyć spory. Także no, na pewno jakaś drobniusieńka dziewczynka, kobieta nie powinna go raczej sobie zamawiać, gdyż będzie po prostu za duży. Powiedz mi jeszcze o łodygach, o tym, co dzieje się na dole. Czy one powinny być widoczne, czy one powinny być długie, czy one powinny być krótkie, czy je obcinamy, czy jaki jest trend w tych końcówkach, bo jasne, one też mają ogromne znaczenie. Tak, tak naprawdę musimy patrzeć na całość kompozycji, jaką jest bukiet i musimy te końcówki dostosować do jakby proporcji bukietu. Na pewno zbyt długie będą nam przeszkadzać, zbyt krótkie będą wyglądały bardzo śmiesznie i źle. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że w trendach anglosaskich, tutaj znowu wrócę do tego pojęcia. Bardzo wielu florystów z top półki ucina rączki bardzo krótko, ze względu na to, że panna młoda, będąc w stresie i będąc na fotosesji, nie ma możliwości jakby korygowania, jak te łodygi wyglądają. Im są krótsze, im mniej ich widać na zdjęciach, tym bukiet też się piękniej prezentuje, więc za oceanem
przycina ją bardzo krótko. Ale to tylko tak naprawdę w takiej sytuacji, kiedy tego samego dnia, co jest ślub, tak, odbywa się sesja zdjęciowa. Dokładnie. Czy jest jeszcze taki zwyczaj, żeby te łodygi zasłaniać zupełnie wstążką? Czy ta wstążka jest tylko dekoracyjna? Czy to jest miejsce, w którym panna woda powinna trzymać bukiet? Już mówię. Trochę się odchodzi od tego, żeby całe wszystkie łodygi zasłaniać tą wstążką, ze względu na to, że to też jest element bukietu. Wiadomo, że wstążkowanie tego wszystkiego powoduje, że my po prostu nie widzimy tej dolnej części. Czyli podsumowując, musimy zwrócić uwagę po pierwsze na to, jakie kwiaty będą użyte w bukiecie, jak to się wszystko nam ułoży kolorystycznie. Ważna jest również wielkość takiego bukietu, bo z tego co zrozumiałam, im większa panna młoda, tym na większy bukiet może sobie pozwolić. Tak, absolutnie, aczkolwiek tutaj też zaufajmy floryście, on nam zawsze na pewno doradzi, jaki kształt, jaka forma, jaka wielkość, patrząc na nas, będzie najlepsza. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was inspirujący i dzięki niemu Wasze ślubne bukiety będą po prostu przepiękne. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapki w górę, zostawiajcie komentarze i oczywiście subskrybujcie. Dzięki! Dzięki, pa!